miałem do czynienia z gminą, która właśnie twierdziła, że nie ma środków na inwestowanie, a wskazałem dwa czynniki, które niewątpliwie to powodowały. Mieli obniżone podatki w stosunku do sąsiadów i druga rzecz, zupełnie niezrestrukturyzowaną sieć szkolną, wynikającą restrukturyzację, która była konieczna w związku z określoną demografią. Czyli ja uważam generalnie, że możliwości finansowe gmin są związane jednak z zarządzaniem. Generalnie z zarządzaniem przez gminę swoim obszarem. Trzeci czynnik, który uważam, że w wielu przypadkach występujący, ograniczający brak planów zagospodarowania. Nie rozumiem, że 10 lat po ustawowym terminie posiadania pełnych planów zagospodarowania są gminy, które jeszcze nie posiadają planów zagospodarowania dla całego obszaru gminy. Ja nie mówię o fragmentach, jeśli mówimy o gminach wiejskich, to powinny mieć już całe plany zagospodarowania. Te elementy, o których trzech mówiłem, według mnie są czynnikami, które pokazują sposób zarządzania przez władze gminy. Muszę się z Panem na ten temat umówić, ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Być może rzeczywiście trudne. Pewnie nie pierwszą drogę Pan otwiera, prawda? Czy zawsze jest to mądrość finansowa? Właśnie nie zawsze. I to, co powiedziałem z mojej praktyki jako burmistrza, ale również myślę, że miałem jakiś udział namawiając i starostę, i wójta do takiej współpracy. To jest pewien wzorcowy układ, że samorząd powiatowy razem z samorządem gminy dają swój udział powiatu. Dzięki temu, bo wiem również od innych gmin z powiatu śledzkiego, że oni nawet trochę zazdroszczą, że większość inwestycji jest na terenie Miękini. Ale taki system uważam za słuszny. Im więcej dajemy pieniędzy, tym więcej mamy. A ja powiem tak, im więcej dajemy pieniędzy, tym mniej rzeczy nas czeka później, czyli również tym uboższym będzie łatwiej. Bo jeśli pewne rzeczy zostaną zrobione z udziałem środków dodatkowych, to dane zadanie jest efektywniej realizowane. Myślę, że między innymi cały pomysł chetynówek tak zwanych pokazuje, jak działa ten system współfinansowania. 1 mld zł w budżecie państwa daje takie przełożenie na ilość inwestycji gminnych i powiatowych, że praktycznie w każdym powiecie co rok co najmniej 1-2 zadania są realizowane. A ten sam 1 mld przełożony na inwestycje centralne, znam koszty na przykład drogi S3, S5, każdy odcinek tam jest około 3 miliardów. Czyli co to znaczy ten 1 mld w skali jednej inwestycji centralnej, a w skali inwestycji, które dają praktycznie w każdym powiecie co rok jedną, dwie inwestycje. Bardzo dziękuję. A wie Pan co? To bardzo interesujące.